Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia filmu instruktażowego, jak się składa papierową replikę czapki powstańca styczniowego. W instrukcji papierowej jest bardzo dużo tekstu na temat historii. Warto sobie to poczytać. W jaki sposób ta czapka trafiła do naszej historii. Możemy złożyć dwa warianty czapki, również w wersji czarnej. Natomiast teraz będziemy składać wersję czerwoną i zaczynamy od zgięcia wszystkich czterech boków czapki. I co jest bardzo ważne, to należy wyprofilować dół tej czapki, włók, od podstawy, gdzieś na tej wysokości powinniśmy taki łuk ufarbować. Jest to wyjątkowo ważne, bo ma wpływ na wygląd czapki. I zczepiamy ze sobą boki za pomocą takich klamerek. Trzeba zagiąć im boczne skrzydełka w ten sposób i włożyć tutaj otwór montażowy. I trzeba bardzo dokładnie docisnąć i za pomocą paznokci po prostu rozgiąć. Robimy tak też z drugim elementem. O. To jest, dlaczego ważne jest ukształtowanie tego włók, żeby stworzył się taki narożny łuk. To jest bardzo ważne dla wyglądu czapki, tak jak powiedziałem. I przy okazji wszystkie linie, tak zwane bigowania, czyli tam, gdzie musimy zagiąć czapkę, to w tym momencie to czynimy. I tak wygiętą i poskładaną czapkę przygotowujemy do założenia otoku. Otok ma specjalnie takie przygotowane dystansery, odbojniki, które musimy tak pozaginać do środka. One się troszkę mogą rozginać, ale pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne. I składamy w kolejności alfabetycznej. Bardzo prosto. Czyli przeciągamy przez dwa otwory montażowe i zaginamy uszy. O, i to trzeba pilnować, żeby to tak się układało pod otokiem. B. I zobaczcie, można składać to również patrząc od wewnątrz. Też jest kolejność alfabetyczna. I tak po kolei składamy, aż do końcowego momentu, kiedy to zapinamy klamrę. Jest bardzo duży zakres zapięcia. Możemy nawet założyć ją, jeśli dziecko ma nałożoną czapkę zimową. Jest aż tak duża możliwość, tak duża możliwość i skala złączenia. Ja zakładam na środkowy trzeci, taki średni. I mamy czapkę gotową prawie, bo jeszcze przypinamy bardzo ważną rzecz, czyli rozetę, czyli zwaną kokardą. Jest jeden otwór montażowy, zaginamy i teraz jest bardzo ważny element. To jest takie nacięcie. I to nacięcie wprowadzimy tutaj. Przesuwamy w bok czapkę, także się wtedy bardzo dobrze to wszystko trzyma. I do tego pokazuję drugą wersję. Tak wygląda wersja czarna i czerwona. Życzę wszystkim udanej zabawy.